Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Przypominam, że spotykamy się w cyklu Kultura w sieci. Poczytaj mi bajeczkę. No i czytamy sobie te bajeczki. Były pieski do tej pory. Mam nadzieję, że Wam się te psie historie spodobały. Ale pieski nam się skończyły, więc pora na kolejną książkę. Długo się zastanawiałam, co wybrać. I zdecydowałam się na taką książkę, której zawartość będziecie znali nie tylko Wy, ale również Wasi rodzice, bo to są piękne, tradycyjne, polskie bajki. Zresztą nie tylko polskie, bo myślę, że są to bajki czytane dzieciom na całym świecie. No i teraz wybór jest spory. Zerkamy w spis treści. A tutaj Jaś i Małgosia. Królewna czarodziejka, osiołek, Waligura i Wyrwidom. Jest też słowik, złota szkatułka, świniopas. Bardzo duży wybór. Ta książka wygląda tak, gdybyście mieli na nią ochotę. Skarbnica bajek na dobranoc, ale mamy także skarbnicę baśni z całego świata, skarbnica najpiękniejszych baśni i najpiękniejszych legend do wyboru. My zaczynamy od tej. I wiecie co? Tak na chybił trafił. Otworzyłam to, co znajduje się w samiuteńkim środku tej książki. O Waligurze i Wyrwidemie. Była raz wioska na skraju puszczy. Ani duża, ani mała. Odzwyczajna wioska. A w tej wiosce była chata. Ani wysoka, ani niska. Odzwyczajna chata. W tej chacie żyli gospodyni i gospodarz. Też bardzo zwyczajni. I jak to się zwyczajnie młodym małżonkom trafia, spodziewali się dziecka. Poszła raz kobieta po chrust do lasu i tak się zdarzyło, że tam boru na mchu rudym bliźnięta dwóch syneczków powiła, czyli urodziła. Ledwie się uśmiechnęła blado do dzieciątek i zemdlała z wyczerpania. Znalazły ją baby z wioski, co jagody zbierały. Z trudem przyszła do siebie i to tylko pamiętała, że chłopczyków dwóch małych było. A co dalej? Mgła i ciemność. Pewnie ich tam wilki w boru rozszarpały, albo niedźwiedzie pożarły, orzekli sąsiedzi. Było tymczasem tak. Zeszły się w puszczy niedźwiedzica i wilczyca. Jedna łzy leje, druga kudły sobie na łbie szarpie i tak się żalą. Sześć wilczątek miałam ślicznych, myśliwi mnie w gnieździe znaleźli. Wszystkie dzieciątka zabrali. A niedźwiedzica łbem kiwa i porykuje smutno. Jednego synka miałam, psotnego urwisa. W sidła mi go ludzie chwycili. Nie wiem, czy teraz jest w niewoli, czy już go zabili. Idą i płaczą zwierzęta. Wtem widzą, kobieta na mchu leży bez życia, a obok dwa dzieciaki drą się w niebogłosy. Błysnęły kły i pazury. Pomsta na was, ludzkie szczenięta. Ale tak jakoś popatrzyły po sobie te zwierzęce matki. Dziecko jest dzieckiem, mruknęła niedźwiedzica. Ano, dziecko to dziecko i choćby nawet ludzkie, przytaknęła wilczyca, trzeba się nim zająć. Wzięły każda po jednym dzieciątku, mlekiem własnym wykarmiły, mowy zwierząt nauczyły. Bór był braciom domem rodzinnym. W nim, jak w otwartej księdze, czytali. Wyrosły chłopy harde, rosłe, siłacze nad siłaczami. Ten, co go wilczyca wykarmiła, góry przenosił. A takie mniejsze to podrzucał, jak chłopiec, gdy się kamikami bawi. Ten zwał się Waligurą, a drugi chłopiec, co go niedźwiedzica wykarmiła, zwał się Wyrwidębem, bo drzewa najpotężniejsze z korzeniami wyrywał, jak trzciną nimi kręcił. Tymczasem sroki, które się aż do ludzkich siedzib zapuszczały, prędko przyniosły nowinę, że tak i tak to z tej chałupy trzeciej z brzega matka i ojciec tych chłopaków są. Skoro więc podrośli Waligura z Wyrwidębem, rzekły wilczyca i niedźwiedzica do swoich dzieci. Do ludzi pora iść. I zaprowadziwszy swych wychowanków na skraj puszczy, powiedziały: tamten jest dom wasz rodzicielski. Pokazały. A chłopcy,
swe matki przybrane uściskali i poszli. Myśmy są wasi synowie, rzekli zdumionym rodzicom. Mnie wilczyca wykarmiła, jestem waligura, ojcze i matko. Ja jestem wyrwidą, mili rodzice, niedźwiedzica mnie karmiła w lesie. Ojciec się w głowę drapie, matka ręce splata i rozplata. No bo tak, oni już tych synów dawno opłakali i dawno o nich zapomnieli, żeby prawdę powiedzieć. Nowych dzieci mają gromadkę, a teraz nagle zjawia się tych dwóch wielkich. Swoi niby tacy, ale i obcy. W chacie, co ich ledwo mieści, się panoszą. Straszni są chłopy wielkie, że im najtęższy we wsi parobek do pępka sięga, to w kapeluszu z piórkiem na głowie. Ludzie się ich boją. Pójdą do gospody, to im każdy z drogi schodzi. Na pozdrowienie drżącym głosem odpowiada. A jak który pannę do tańca poprosi, żadna nie odmówi. Co prawda, to prawda, ale każda panna blednie zaraz jak płótno i jak tańcuje, to jakby kij połknęła. Coś to nie tak, bracie, z nami, mówi w końcu waligura. Każdy na nas patrzy jak na odmieńca. Ani przyjaciół, ani rodziny nie mamy, chociaż chata niby pełna. Tak, tak, waliguro, już my teraz nie jesteśmy ani ci z lasu, ani ci z wioski. Wiesz co, chodźmy w świat. Może nas obcy ludzie przyjmą i jak swoich potraktują. Rodzice niby to ich wstrzymywali, niby mówili, żeby nie poszli, lecz po odejściu synów, wielkoludów, cała wioska odetchnęła z ulgą. Szli więc dwaj bracia, a drogi nie wybierali. Jak im gdzieś górą drogę zastąpiła, to ją waliguro przesunął i po wszystkim. Jak drzewo im stanęło na drodze, to je wyrwidom wyrwał z korzeniami i spokój. Raz napotkali drzewo takie wielkie, że się wyrwidom nieźle nastękał, nim je z korzeniami wyciągnął. Dół się w ziemi zrobił taki wielki, a w tym dole widzą krata żelazna, a za kratą siedzi jakiś mały człowieczek i woła. Pomóżcie, przyjaciele! Zaraz więc waligura kratę wyłamał i uwolnił tego małego cudaka. Dziękuję wam, najmilsi. 200 lat przesiedziałem w tej klatce pod ziemią, której uwięził mnie podstępem mój wróg, zajadły smętek złośliwy. Zgłodniałem nieco przez ten czas. Może coś razem przekąsimy, przyjaciele? Przekąsić to byśmy przekąsili, odrzekli bracia, którzy byli tak głodni, jakby sami te 200 lat w klatce przesiedzieli. Bieda w tym, że my nie wiemy, skąd by na tym pustkowiu jakieś jedzenie wziąć. Poczekajcie tu chwilę, skoczę po mój obrusik. Schowałem go w oborze. Idę o zakład, że tam leży, gdzie go przed 200 laty zostawiłem. Rzekł mały człowieczek i pomknął, jakby miał skrzydła u nóg. To jakiś człowiek w świecie bywały, waliguro, że się nie może bez obrusa obejść. Co do mnie, prostaka, myślę, że nic tu po obrusie, gdy nie ma czego na nim postawić. Nie zdążył odpowiedzieć waligura bratu, jak człowieczek był z powrotem. Rozłożył na mchu nieskazitelnie białą serwetę i zawołał. Biały obrusiku, masz jadła bez liku. Daj nam na talerze, co który wybierze. Po czym jął zakręcać braci, co by wybrali, co tylko zechce. Ledwie wymienili swe ulubione potrawy, stanęły one natychmiast na obrusie. Jakież to cudo, zachwycali się bracia. Nigdy byśmy o czymś takim podobnym nie pomyśleli, nigdy o czymś takim nie słyszeliśmy. Bo też nie jest to pospolity obrus, wyjaśnił człowieczek. Dał mi go 1000 lat temu pewien król egipski, spłacając swój dług wdzięczności. Powiedz nam jeszcze, przyjacielu, zagadał wyrwidom, jak to się dzieje, że będąc postaci, no co tu dużo gadać, mizernej, biegasz tak prędko, iż my, którym natura nie poskąpiła wzrostu, nie moglibyśmy się z tobą mierzyć i za tobą nadążyć.
chętnie zaspokoję waszą ciekawość. Te oto niepozorne trzewiki to w istocie cudowne buty siedmiomilowe. Podarował mi je kiedyś pewien maurytański czarnoksiężnik, któremu oddałem niezmierną przysługę. Przyjmijcie proszę te buty w prezencie. Wybawiliście mnie z opłakanego bądź co bądź położenia. Bracia popatrzyli po sobie z zakłopotaniem. Za szczere chęci dziękujemy, rzekli, ale na cóż nam się przydadzą trzewiki na twoją miarę skrojone? Buty za małe. Ha, 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 zaśmiał się dobrodusznie człowieczek. Od razu widać, żeście chłopy nieuczeni, skoro nic nie wiecie, że buty siedmiomilowe dopasowują się same do nogi tego, co je zakłada. Bierzcie, chłopaki, buty i niech wam dobrze służą. Podziękowali Waligura z Wyrwi Dębem, a potem człowieczek poszedł w swoją stronę, oni zaś w swoją. I tak sobie idą i idą, aż tu mówi Wyrwidom. Coś mi tu, bracie, pachnie brzydko, jakby siarka jakaś czy co. To lepiej chodźmy w inną stronę, zaproponował Waligura. Może jednak sprawdzimy, co jest przyczyną tego zapachu, obstawał Wyrwidom przy swoim. Poszli więc, kierując się węchem, który, jak to w lesie bywa, służy im znakomicie. Wkrótce zobaczyli wieżę jakiegoś wspaniałego miasta, a w tym mieście widzą wszyscy na czarno ubrani. Szeptem mówią i każdy ma oczy zapuchnięte i czerwone, jakby od płaczu. Zaszli do gospody, a gdy oberżysta, również w czerni odziany, zapuchnięty, obiad im podawał, tak go zagadnęli. Powiedz, no dobry człowieku, co też to w waszym pięknym mieście tak, za przeproszeniem, cuchnie, że aż oczy wszystkim szczerwienia? Żeby tam tylko cuchnęło, to by było pół biedy. Te wydziewy potworne wydaje smok, który się pod naszym grodem rozsiadł i grozi miasto ogniem spalić, jeśli mu co tydzień dziewczyny nie damy na pożarcie. Więc my robimy tak. Co tydzień losujemy jedną pannę, wiążemy ją do skały u smoczego gniazda. Nie ma już domu w mieście, który by bestii daniny nie złożył. Stąd wszyscy w mieście żałobę nosimy. Teraz panny na ukończeniu, a co potem z nami będzie? Co potem? Zapłakał oberżysta. A nie próbowaliście się jakoś pozbyć tej bestii? Ubić gadzinę? Próbować to różni już próbowali, ale żaden głowy nie ocalił. Król, pan nasz miłościwy, ogłaszał teraz i nieraz, i dwa, że kto smoka pokona, ten rękę królewny i królestwo za nią otrzyma. I sam z dwóch córek królewskich będzie mógł wybrać jedną. Jedną z dwóch, mówicie, dobry człowieku? Upewnili się bracia. Tak było do wczoraj. Od dziś do wyboru już tylko jedna. Królewne stokrotkę, na którą akurat upadł los, tylko co do bestii poprowadzili. Co widząc, królewna dziewanna wpadła w taką rozpacz, że chciała razem z siostrą na pożarcie iść. Ledwie jej to król, człek praktyczny, wyperswadował, prosząc, żeby tydzień odczekała. Dla niej różnica niewielka, a dla nas zawsze te parę dni spokoju. Biedna stokrotka, pewnie tam już po niej. Śpieszmy zatem, zawołali Waligura z Wyrwi Dębem, wdziewając po jednym czarodziejskim bucie siedmiomilowym. Hola, panowie, a zapłata? Zawołał oberżysta. Ale oni byli już daleko, jednym skokiem dopadli groty, gdzie gad się gnieździł. Chwila też była ostatnia, bo smok akurat wychylał się właśnie ze swojej jamy i oblizywał się, patrząc na biedną królewę. Stała związana, blada bardzo, lecz z dumnie podniesioną główką, jak na dziecię królewskiej krwi przystało. A śliczna królewna, że wprost trudno opisać, tak się na nią Wyrwi Dąb zapatrzył, że mu się dąb, z którym na smoka natarł, po gadziej skórze omsknął, a rozjuszona bestia runęła prosto na niego. Szczęściem miał Wyrwi Dąb na prawej nodze trzewik cudowny, więc na 3,5 mili daleko wskoczył. Widząc brata w takich opałach, Waligura, co z wielką skałą na smoka się zasadził,
chybił celu i tylko ogon smoczy głazem do ziemi przygwoździł. Rzucił ku niemu potwór, jak ten brytan, co się na łańcuchu szarpie. Waligura zaś uskoczył na 3,5 mili i zobaczył, że brat jego zdrowy i cały. Nowego dąbczaka, czyli drzewo, już z ziemi rwie. To i on chwycił górę pierwszą, co mu się nawinęła w rękę i we dwóch doskoczyli do bestii. Wyrwidąb zamachnął się siarczyście i łeb smoczy rozpłatał. Waligura zaś skałą gada przywalił do ziemi. I zaraz poszli uwolnić Stokrotkę, która z podziwem niemałym na te straszliwe zapasy i walki patrzyła. Aż tu zza skały, pobliskiej, biegnie druga królewna, królewna Dziewanna, i siostrę tuli do siebie. Skądże tu druga królewna się wzięła? Nie mogli się nadziwić bracia. Dziewanna tymczasem obiecała siostrze, że chociaż z ukrycia będzie jej dodawać otuchy i w ostatnich chwilach towarzyszyć. Lamentował król stary, zaklinał Dziewannę, by zamiaru swojego zaniechała, ale mu bardzo hardo odrzekła. Jeśli wy, mężczyźni nasi, potraficie jedynie jak owieczki nas na rzeź prowadzić, muszę ja, dziewczyna, siostrze choć z daleka towarzyszyć w ostatnich chwilach. I z widokiem smoka pragnę się oswoić, by za tydzień, gdy moja kolej przyjdzie, czoła przed nim nie schylić. Takie to były królewny orlice, choć w gołębich piórkach. I na wybawców swoich bez lęku, bez drżenia patrzą. Wdzięcznie i zalotnie. Aż pokraśnieli chłopcy jak maki i wzrok w ziemię wbili zmieszani. Lecz już ich panny przynaglały, by czasu nie tracić, tylko na zamek królewski pospieszyć razem. Zaraz też wszyscy czworo do króla jego mości poszli. Pokłonili się nisko bracia i o rękę królewny Stokrotki Wyrwidąb poprosił, a Dziewanny Waligura prosi. A król? Tak jakoś, no, ni tak, ni siak, że to i owszem, słowo królewskie dał, no to się niby jeszcze pomyśli, pośpiechu nie ma. Póki potwór groził miastu, król gotowy był wszystko zrobić, a nawet jeszcze i trochę więcej obiecać. Teraz jednak, gdy groza już minęła, wydało mu się czymś niestosownym i dziwnym, by jego córki, dziewice szlachetnego rodu, miały się połączyć z jakimiś nieokrzesanymi osiłkami niewiadomego pochodzenia. Wezwał więc córki król do siebie i tak zaczął. Licho tu jakieś tych wielkoludów na moje strapienie przyniosło. Ależ tatku, zdziwiła się Stokrotka, gdyby nie oni, nie rozmawiałbyś dziś ze mną. No tak, niby tak, mój ty kwiatuszku, ale wiecie przecież, że dawno już obiecałem was za żony królewiczom z sąsiednich krain. Im najpierw przyrzekałem i powinienem słowa dotrzymać. Zbyt się, tatku, troszczysz o tych kawalerów, co zanudzali nas poematami na cześć naszej urody, ale żaden z nich palcem nie kiwnął, gdy znalazłyśmy się w takim okropnym położeniu. No tak, tak, niby tak, kwiatuszku, rzekł zakłopotany ojciec. Ale tych dwóch to przecież jakieś gbury nieokrzesane. Jak spojrzy jeden z drugim, to człowieka ciarki aż przechodzą. Nie boicie się ich? Ani trochę, tatku, odpowiedziała królewna Dziewanna. Taki olbrzym, jak go ręce zaswędzą, to pójdzie z turem w zapasy, albo górę jaką przestawi, lub sam na nieprzyjaciela ruszy, a nad białogłową nie myśli swej przewagi dowodzić. O wiele gorzej iść za takiego herlaka, słabeusza, co własnego cienia się boi. Za to żonie rad pokazuje, jaki z niego pan i władca. Córusiu, rzekł z przekąsem król, skąd u ciebie taka znajomość męskiej natury? A mało to napatrzyłam się na nasze zamężne kuzynki i koleżanki, albo i na naszym dworze królewskim. Im gorszy z pana małżonka słabeusz, tym on w domu większego zucha odgrywa. Żeby zresztą, tatku, daleko nie szukać, pamiętasz? No dobrze, dobrze już, aniołeczki, przerwał prędko król, który sam był chuderlawej postawy. I kiedyś królowej dał się we znaki i bał się teraz,
by czego przykrego od swoich córek nie usłyszeć. Więc aby dalszej rodzinnej wymiany zdań uniknąć, skwapliwie wyznaczył termin podwójnych zaślubin. I okazało się, że znajomość męskiej natury nie zawiodła dziewanny. Nie było bodaj od początku świata par, co by się tak tkliwie kochały i tak w przeciwieństwach swych dopełniały doskonale. Jak tych dwóch chłopaków, siarczystych i wielkich, i te dwa delikatne kwiatuszki królewskie, stokrotka i dziewanna. Mam nadzieję, że tą bajkę zrozumieliście, bo była napisana troszkę trudniejszym, nieco bardziej staropolskim językiem. Ale tutaj myślę, rodzice mogą przyjść z pomocą i odrobinkę wytłumaczyć, co po niektóre trudniejsze zdania i słowa. No, okazało się, że ci dwaj kawalerowie, którzy przenosili góry i dęby wyrywali, okazali się być bardzo dobrymi ludźmi, a za ich dobroć spotkała ich niezwykła nagroda, bo otrzymali piękne królewskie żony. Kochani, w tej bajce, w tej książce w zasadzie, mamy zdecydowanie więcej bajek. Ja bym chciała, abyśmy w trakcie naszych kolejnych spotkań właśnie tą skarbnicą bajek na dobranoc się zajęli. Obiecuję, że zajrzymy do środka i wybierzemy kolejne bajki dla Was, które będę miała przyjemność przeczytać w trakcie naszych wakacyjnych spotkań. W takim razie ja życzę Wam kolejnego cudownego tygodnia, wielu fantastycznych wakacyjnych przygód, bo wakacje jeszcze trwają. Cieszcie się tymczasem. Na razie do szkoły jeszcze się nie wybieramy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w trakcie kolejnej bajeczki.